Witamy Państwa na charytatywnym musicalu tanecznym naszych młodych pietrzańskich talentów. Już za chwilkę na tej scenie pokażą, co potrafią, jak bardzo mocno się przygotowywały, jak bardzo ciężko, jak bardzo dużo serduszka włożyły w to nasze wydarzenie. A to wszystko po to, żeby wspomóc naszą najmłodszą zumbowiczkę, naszej najmłodszej grupy, to jest 4-5-latków, naszą Madzię, która zmaga się z ciężką chorobą nowotworową. My wszyscy mocno wierzymy, że to wszystko się naprostuje, że Madzia wyzdrowieje, że jeszcze nie jeden raz z nami zatańczy. Proponuję, żeby w tej chwili po prostu brawa dla Madzi, dobrze? Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Chciałam przywitać, jest Was tak dużo, że nie wiem, czy jest, ale myślę, że jest Panią Burmistrz Miasta Kietrz, Panią Dorotę Przysiężną. Dziękuję bardzo, bardzo, że jest Pani Burmistrz z nami. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witam Pana Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu, Pana Wiesława Janickiego. Witam rodziców Madzi, Państwu Domagała. Witam serdecznie. Witam wszystkich mieszkańców Kietrza. Rodziców przede wszystkim, babcie, dziadków, rodziny naszych małych talentów, małych i dużych. Ale witam również naszych przybyłych tutaj gości, którzy zechcieli z nami dzisiaj ten piątkowy, świąteczny wieczór przeżyć. Serdecznie witamy, kochani. Życzymy Wam wielu wspaniałych wrażeń. Mamy nadzieję, że Wam się to spodoba. Postaramy się, tak jak mówiliśmy wcześniej, Was troszeczkę powzruszać, troszeczkę zabawić. Cóż, mam nadzieję, że wszystko to, co tutaj pokażemy, pozwoli Madzi szybciutko wrócić do zdrowia. Z tego miejsca już dziś, teraz dziękujemy wszyscy za Waszą obecność. Nie przedłużając, bo się troszeczkę niecierpliwią, życzymy Wam udanego wieczoru. Przedstawienie czas zacząć. Dziękuję bardzo. Dużo mi o tobie opowiadały. Chwileczkę, gdzieś tu miałem twoje zdjęcie. Już wiem. Thank you.
tu widzę. O, piękny uśmiech. Brawo! Jesteś z Polski, prawda? Wiem też, że lubisz chodzić do przedszkola. Krzysiu, widzę, że masz już 4 latka. Zgadza się. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Muszę wiedzieć, które dzieci zasłużyły na prezenty, a które muszą nieco mocniej się postarać. Właśnie. A jak z prezentami w zeszłym roku? Podobały się? Zobaczmy, co moje elfy szykują w tym roku. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. I życzę Państwu radosnych, spokojnych, pełnych nadziei świąt. I utwory, które wykonam, są o miłości, więc takiej prawdziwej miłości Państwu życzę. Oh,
teraz zobaczmy, co tam słychać na świecie. Co prawda nie zwykłem oglądać telewizji, ale za to mam coś o wiele lepszego. Jeszcze nie wiesz co? Chcesz zobaczyć? Śniegu, dzyń, dzyń, dzyń na sankach, skrzypu, skrzyp na mrozie, lepimy.
małemu, a komuż takiemu dzieciątku małemu. Cóż to za dzieciątko, musi być pająko, i kolejna kolejna. Cóż to za dzieciątko, musi być pająko, i kolejna kolejna. Pytać elfy o to, czy zasługujesz na prezent w tym roku.
kobiety, pora sprawdzić listę grzecznych dzieci. W końcu tylko one zasłużyły na prezenty, zgadza się? Czy znajdę tam również wasze imiona? Chodźmy sprawdzić, już sam nie mogę się doczekać. Doczekałam się.
Thank you.
chcielibyśmy, tak jak tutaj stoimy, bardzo serdecznie podziękować wszystkim Wam, którzy zgromadzili się tutaj w tym szczególnym dniu dla nas, wspólnie z nami, by poprzeżywać troszeczkę tego świątecznego czasu w mniej może zabiegany sposób niż dotychczas przed tymi świętami. Kochani Państwo, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, wszystkim sponsorom, którzy zechcieli przekazać pieniążki na leczenie Madzi. Tutaj przekazując te pieniążki do nas na nasz musical. Dziękujemy bardzo wszystkim tym, którzy pomogli nam współorganizować i tworzyć to wydarzenie dzisiejsze. Bardzo dziękuję szczudlarzom, młodym szczudlarzom, którzy stoją za wielkie prawa, oni zawsze są gotowi. To jest młodzież ze Sztuki na Babykach. Nigdy nie odmawiają pomocy. Bardzo dziękuję Agnieszce Bytnik, naszej wokalistce, która miała nam czas tutaj w dniu dzisiejszym. Bardzo, bardzo dziękuję panu operatorowi, panu Stanisławowi, bez którego pomocy to wszystko by się tutaj nie zadziało. Bardzo również dziękuję mamusiom, rodzicom, które one takie niewidoczne anioły, słuchajcie, są z tyłu i pomagały tutaj, by te dzieci wyglądały tak, jak wyglądają. Bardzo dziękuję, brawa dla mam. I pozwólcie, że podziękuję szybciutko i skromnie, ale mojej rodzinie, która jest bardzo wyrozumiała i ten czas również poświęciła tutaj swoją pracę, żeby to wszystko mogło się odbyć. Bardzo Wam dziękuję, kochani. A przed Państwem wystąpiła grupa Mini Mini Zumba. Mamy 4-5 lat, ale lubimy brawa. Upomnijmy się. Mini Mini Zumba, wstajemy. Mamy 4-5 lat. I tańczymy od września. Czy Państwo wystąpili również grupa Minista z 6-7-latki. Informacja młodzieżowa Energy Steps. Kochani Państwo, pozwólcie jeszcze, że za oknem wciąż jesień śpi, na zimę ciągle za ciepło. W galeriach prezentów moc, od lampek, choinek tak pięknie. To wszystko przez jedną noc, świat widzę tak odświętnie. Nasze święta niech będą szczęśliwe, nasze święta tak bardzo rodzinne. Powitajmy Jezusa Małego, spójrzmy czule na bliźniego swego. Nasze święta niechaj będą białe, nasze święta od roku czekane. Powitajmy gwiazdę betlejemską, niech na święta twarde serca zmiękną. Piękne są nasze święta, choinka w pokoju lśni, igliwiem pachnie piękna. Jest w roku szczęśliwa noc, tak ciepła, chociaż grudniowa. Poczujmy jej wielką moc, niech spełnią się te słowa. O, nasze święta niech będą szczęśliwe, nasze święta tak bardzo rodzinne. Powitajmy Jezusa Małego, spójrzmy czule
Pozdrawiam wszystkich.